Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, w kolejnym dniu. Zapraszam, najpierw pokłońmy się naszemu Panu, abyśmy mogli przyjąć Jego Słowo i by to Słowo mogło nas przemieniać. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, kłaniamy Ci się. Witamy Cię w tym świętym czasie naszej modlitwy, rozważania Twojego Słowa. Dzisiaj ta Ewangelia jest kontynuacją wczorajszych Twoich obietnic, że właściwie nie ma nic niemożliwego dla tego, kto wierzy, a Ty posyłasz apostołów z konkretnym przesłaniem wyrzucania złych duchów, uzdrawiania, wskrzeszania. Posyłasz z konkretnym przesłaniem, które mamy podejmować, no bo przecież chcemy być w gronie Twoich najbliższych współpracowników. To jest dla nas zaszczyt. To jest dla nas radość, Panie. U świętego Jana Marii Wianeja czytamy, że ta bliskość z Tobą i to wejście w głębie modlitwy sprawia, że możemy, jak napisał, rozkazywać niebu i ziemi. Ten, kto się modli, jest podobny do nieustraszonego orła, który szybując w powietrzu zdaje się zbliżać do nieba. Dlatego potem święty Jan napisze, święty Jan od Krzyża, że nie powinniśmy zaniedbywać modlitwy myślnej, ponieważ jest to pokarm dla naszej duszy, który sprawia, że karmimy tego wewnętrznego człowieka. Daj nam, Jezu, zaprawiać się do ciągłej modlitwy w duchu. Jak napisał błogosławiony Jerzy Matulewicz, czy to idąc, czy to wykonując jakąś pracę, daj nam być z Tobą, no właśnie po to, by złe duchy się nam poddawały, byśmy bez lęku mogli się modlić za chorych, byśmy się nie bali, że przerastają nas rzeczy, do których nas powołujesz. Prowadź nas, Jezu, bo chcemy w Twoje imię dokonywać rzeczy wielkich. Jezus powiedział swoim uczniom: idźcie i głoście, bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Jezus daje swoim uczniom bardzo ważne wskazania. I ktoś ostatnio powiedział, że właściwie dzisiaj współcześni apostołowie tak bardzo mało z tych wskazań korzystają, dlatego że robią inne rzeczy, o których Jezus nie mówił. Można powiedzieć, że uzdrawianie chorych, wskrzeszanie umarłych, oczyszczanie trędowatych, wypędzanie złych duchów trochę zeszło gdzieś na dalszy plan, podczas gdy ludzie zajęli się, apostołowie Jezusa, zajęli się najróżniejszymi rzeczami, które z tymi słowami, które Jezus mówi, nie mają za wiele wspólnego. I to jest trudna diagnoza, ale myślę, że poniekąd bardzo prawdziwa. Jezus powiedział w innym fragmencie, że będzie potwierdzał naukę znakami, ale wtedy, kiedy ta nauka rzeczywiście będzie Jego nauką. Zauważyliście, że tam dzieją się cuda i znaki Jego mocy, bo przecież dzieją się one niezmiennie, gdzie dokładnie jest głoszona Ewangelia. Tam dzieją się cuda i znaki, gdzie głoszone jest przesłanie Jezusa, Królestwo Boże. Gdzie jest głoszone to, co Jezus poprosił, aby było głoszone. I dla nas to jest dość istotne. Dlaczego? Dlatego, że krzyżem dzisiaj jest głosić Ewangelię, ponieważ głoszenie Ewangelii, ono tak naprawdę wydaje się być nie z tego świata. W ogóle sam fakt tego, że Panu Bogu spodobało się przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących,
to już jest szokujące, bo wielu mówi, no ale jak to? Przecież Pan Bóg mógł znaleźć inny sposób. Oczywiście, że mógł, ale nie znalazł, nie wybrał innego sposobu, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii. Nie wybrał innego sposobu na to, żeby docierać do człowieka. Głoszenie Ewangelii. Bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Te słowa są aktualne od 2000 lat, dlatego że Jezus niezmiennie przypomina tę prawdę. Oczywiście to dla nas jest też bardzo ważna odpowiedź na te wszystkie mówienie o tym, kiedy nastanie koniec. Skoro Jezus 2000 lat temu opowiedział te słowa, to musimy wiedzieć, że także w innych fragmentach, przekonując swoich uczniów, że będą nastawały czasy ludzi, którzy właśnie przez straszenie innych będą wykorzystywać Jego słowa, będą tak naprawdę odwracać Ewangelię. Ewangelia jest dobrą nowiną o miłości Boga do człowieka. Ewangelia jest zaproszeniem do relacji, do poszukiwania sposobu na to, żeby ta miłość była coraz bardziej widoczna w świecie przez odkupieńczą śmierć Jezusa Chrystusa, przez którą pokonał wszelkie grzechy. To, co ciekawe, moi drodzy, a co z dzisiejszą Ewangelią, myślę, że warto związać to fakt, że dzisiaj dużo łatwiej głosi się najróżniejsze doktryny, najróżniejsze teorie niż samego Jezusa. Ludzie umierają z powodu braku sensu, z powodu tego, że właściwie nie wiedzą, do kogo mają się zwrócić, a Jezus nie jest głoszony. Jakby pomijane jest to, że On daje odpowiedzi na najważniejsze pytanie naszego życia. Pomijane jest to, że On tak naprawdę jest lekarzem naszych dusz i ciał. Czy znajdziemy w sobie odwagę wobec dzisiejszej Ewangelii, aby modlić się za chorych nieudolnie? No bo przecież wielu spośród nas, oglądając te filmy, mówi, że gdzieś jest na początku drogi. A czy znajdziemy odwagę, aby w sytuacji, kiedy będziemy wobec jeszcze trudniejszej rzeczywistości, która jest wyśmiewana, jak mówiłem w jednym z filmików, będziemy mieli odwagę w sytuacji, gdy nas ktoś poprosi modlić się o wskrzeszenie? Powiecie, nie przesadza ksiądz? Pamiętam kilkanaście lat temu, kiedy po raz pierwszy w życiu stanąłem przy trumnie zmarłej osoby. Walczyłem przez długi czas, czy w ogóle mam podejść, no bo przecież Ewangelia mówi jednoznacznie. Asekurowałem się tym, że właściwie mówiłem do mikrofonu, nie wiem, czy ta osoba zostanie wskrzeszona. Ale jednocześnie nie chciałem unikać konfrontacji. I nie zapomnę, gdy podchodząc pierwszy raz w życiu do trumny, wziąłem młodego chłopaka za rękę i modliłem się w takiej ogromnej prostocie: Panie, jeśli chcesz, możesz go przywrócić do życia w Twoje imię, bo tak napisałeś, tak powiedziałeś, tak przekazałeś. I nie zapomnę, jak kiedy modliłem się, przyszła mi myśl, która wierzę, że może być od Pana Boga, brzmiała ona:
co byś zrobił, gdybym go teraz wskrzesił? Pomyślałem, dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, właściwie mógłbym chodzić po ulicach i nauczać, mógłbym organizować stadiony, wyjechać na misję. I nie zapomnę kolejnego słowa, które w formie myśli pojawiło się w mojej głowie. Wystarczy, możesz zakończyć tę modlitwę. Czy była ona bezowocna? Absolutnie nie. Ponieważ w tamtej modlitwie to Jezus dotknął mojego serca. Wskrzeszenie dokonało się w moim sercu, bo przecież ja uzależniałem pewne rzeczy od tego, czy zobaczę znak, czy też nie. Czasem ten znak to jest subtelna podpowiedź od Boga, zupełnie inna od tej, której byśmy oczekiwali. Ale jednocześnie jest ona tak mocna, że przewyższa swoją głębią nawet to, że człowiek wstałby i zacząłby żyć w kontekście śmierci, tej fizycznej śmierci. Kochana siostro, drogi bracie, zapraszam ciebie dzisiaj, jeśli dasz radę, wpisz w komentarzach rzeczy, które są niemożliwe, a które chciałbyś prosić Boga. Będziemy się za nie modlić. Bo przecież On jest Bogiem rzeczy niemożliwych. On jest Bogiem cudów. Serca ci błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.